Paolo Rossi, były napastnik Juventusu i reprezentacji Włoch, powiedział kiedyś, że Juventus, kiedy jest atakowany przez rywala, może w każdym meczu wyczyniać cuda. Natomiast dzisiaj ta akurat filozofia kompletnie nie pasuje, bo dzisiaj Juventus musi odrobić dwie bramki przez skład gospodarzy. Bramce Wojtek Szczęsny, 3 Chiellini, 5 Pjanić, 7 Ronaldo, 14 Matuidi, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 20 João Cancelo, 23 Chan, 33 Bernardeschi i 37, największa niespodzianka, Spinazzola, Chiellini i Godin, dwóch wielkich środkowych obrońców, wielkie postaci swojego zespołu, a przed nami już skład drużyny Atletico, która broni dwubramkowej zaliczki. Bramce Oblak, dalej w obronie, Arias, Godin, Jimenez i Juan Fran przesunięty na lewą stronę, Lemar wskakujący do składu, Koke, Rodrigo i Saul, no i z przodu nie ma Diego Costy, jest Morata i za jego plecami pewnie będzie lekko operował Griezmann. Dośrodkowanie, uwaga, dobra, i teraz Oblak wypuścił piłkę i gol! Pokazuje arbiter, że jednak będzie rzut wolny. Nie wiem, czy przeszkodził Oblakowi piłka Ronaldo w tej sytuacji, bo ta piłka mu chyba odskoczyła delikatnie. Ostatnie dwa mecze w Turynie to bez golu! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Piękne dośrodkowanie, znalazł się za plecami idealnie na tym dalszym... Bernardeschi! Ładnie kręcił, ładnie. Oni napędzają akcję, zobaczmy, kolejna! Dobra, teraz piłka Ronaldo! Wyszedł! Pjanić. Jest Chiellini! Co ciekawe, odchodząc z Chelsea, jeszcze z Nottingham Forest strzelił dwie bramki, obie głową. No i szybko się przekonano w Atletico, że głową potrafi, teraz zostawiony Morata! Pjanić, ma trochę miejsca Chan, na jeden kontakt z Ronaldo, ten to rozrzucił do Cancelo. Cancelo, Cancelo, to środkowanie Ronaldo! I wyjął to Oblak, jeszcze Ronaldo! No i gol! Coś nieprawdopodobnego! Ustalna bramka dla Cristiano Ronaldo! Szybka decyzja arbitra! Wyciągnął to Jan Oblak, ale już za końcowej linii. Z pewnością będzie jeszcze to pokazywane. Cristiano Ronaldo, to jest jego wieczór. Półfinał 2-2 w tej rywalizacji. Patrzmy, co się dzieje, nie ma gola. Ale to zrobił Korea. Korea się pięknie z tą piłką odwrócił, mimo że miał na plecach przeciwnika. A teraz Chiellini, dobra piłka do Moise Kena. Moise Ken, czy on to skończy? Moise Ken! Nie ma gola! Ale idzie Bernardeschi, popatrzmy. Ograł już Koreę. Bernardeschi, to jest karny. Rzut karny? Tak karny. Jest! Nie ma wątpliwości. Patrzmy, najpierw jest... tutaj... Wygrał ten pojedynek, ale Bark Bark, silny fizycznie, uciekł na dwóch metrach, złamał do środka. Zaczepiony po prostu. Zobaczmy jeszcze raz. Pchnięty. Ronaldo i Oblak. Ronaldo! 3-0! To jest Cristiano Ronaldo! Koniec tego meczu! Juventus Turyn odrobił dwie bramki z nawiązką. Coś niesamowitego, cieszył się Paweł Nedved, tutaj naprawdę dzisiaj ten stadion eksploduje. Turyn będzie się cieszył, Roman Dorana, Michał Liskiewicz. To jest człowiek, który doprowadził do rozpaczy Atletico Madryt po raz kolejny.